Izabela Janochowska, sprawdźmy, co o mnie piszą w Wikipedii. Jest. Izabela Janochowska Jabłońska, urodzona 5 września 1986 roku w Szczecinie. Nieprawda, bo w Gryfinie. Była tancerka, tak jest, a teraz prezenterka telewizyjna, tak jest, i blogerka, nie do końca, już raczej vlogerka, powiedziałabym. Tego wszystkiego z łatwością możecie się o mnie dowiedzieć w internecie, ale jest masa rzeczy, których tutaj nie znajdziecie. Dlatego zapraszam na Q&A. Standardowo pytania do Q&A zadawaliście mi na Instagramie, więc teraz odpowiem na część z nich. Ulubione miejsce na świecie. Jezu, jakie to jest przyjemne, jednocześnie trudne pytanie. Słuchajcie, ja w ogóle kocham podróżować. Pewnie niewiele osób wie, że kończyłam studia właśnie turystyczne. Ja lubię podróżować w bardzo różne miejsca, w zależności od tego, też jaką mam potrzebę, czy chcę coś zwiedzić, czy po prostu chcę zwyczajnie wypocząć. Ale jeżeli miałabym na przykład wybrać takie swoje, nie wiem, top 3 ulubione miasta, to byłby pewnie Nowy Jork, kurczę, trzy ciężko, bo Paryż, Rzym, Berlin, Singapur, no, trochę tego jest. Ale jak miałabym wybrać takie ulubione na przykład miejsca na wypoczynek, to też ciężko mi o top 3, bo kocham zarówno południe Francji, jak i Grecję, jak i Malediwy, Seszele, Mauritius. Ja naprawdę na maksa polecam wszystkim jak najwięcej w życiu podróżować, bo tego, co zobaczymy i tego, czego doświadczymy, nikt nam w życiu nie odbierze. To jest pewne. Co jest lepsze? Lody czy rurki z kremem? Jezu, trafiło pytanie na mnie, łasucha największego. Kocham jedno i drugie. Kocham rurki z bitą śmietaną, bo kremów ogólnie nie lubię. Więc jak miałabym wybierać dosłownie rurki z kremem czy lody, to lody. Ale jak miałabym wybierać lody czy rurki z bitą śmietaną, to wybieram to i to. Czy ubierasz się w sieciówkach i kupujesz na promocjach? Jezu, tak naprawdę tylko czekam na promocję. Znaczy, ja w ogóle nienawidzę przepłacać, więc strasznie wkurza mnie, jak na przykład coś kupię, bo jest to nowością i dopiero coś się pokazuje, a za chwilę widzę, że jest to przecenione o 50% na przykład. To mnie wtedy zalewa krew. Więc bardzo często robię po prostu tak, że czekam na promocję i mam ogromną satysfakcję, jak znajdę ten sam produkt, co na przykład moja koleżanka w pełnej cenie, a ja go kupię za połowę. Natomiast jeżeli chodzi o sieciówki, to tak, kupuję w sieciówkach. Myślę, że każdy z nas kupuje w sieciówkach. Oczywiście staram się jak najmniej kupować w sieciówkach, ale... No ale dobra, jak mam być szczera, no to oczywiście, że to robię. Masz drugie imię? A jak tak, to jakie? Słuchajcie, już mówiłam o tym moim drugim imieniu w materiale pod tytułem chyba Tego jeszcze o mnie nie wiecie. I mam drugie imię. Na drugie imię mam, tak jak moja mama, Grażyna. Twój ulubiony serial, film. Jeżeli chodzi tak teraz w ostatnim czasie o ulubiony serial, to będzie Dom z papieru. Super, po prostu jestem zakochana w tym serialu i w ogóle w nim jest super to, że wszystkie sezony są świetne. Sztos od początku do końca. Jeżeli chodzi o ulubiony film teraz aktualnie, dobra, to postawię na po prostu film o bajkę Czarownica 2. Zwracać się do pani po imieniu, czy po prostu pani? Znaczy, słuchajcie, ja się czuję super zażenowana, jak ktoś mówi do mnie na pani. Zawsze mówię, że nie jestem jeszcze tak stara, żeby do mnie mówić na pani. Jedyne, czego nie znoszę, to jest taki skrót mojego imienia Iska. To lub co najbardziej inspiruje, motywuje cię do działania? Ogólnie ogromnym motywatorem jakby jest mój mąż, a jeżeli chodzi o inspirację, tak naprawdę inspirują mnie ogólnie kobiety. W ogóle no, moja praca to jest przede wszystkim praca z kobietami i ja uwielbiam je obserwować, odczytywać ich potrzeby i w swojej pracy na nie odpowiadać. I właśnie dzięki temu, że każda kobieta jest inna i tych potrzeb jest tak wiele i te potrzeby są tak różne, to moja praca jest przez to bardzo fajna, zróżnicowana, kreatywna i uwielbiam to. Co robisz, że twoja figura wygląda tak super? Załamana, bo ona w ogóle nie wygląda super. Znaczy, nie wiem, czy tak to jest faktycznie, że kobiety są bardziej krytyczne w stosunku do siebie samych. Ja zawsze widzę u siebie masę jakichś tam niedoskonałości i chciałabym wyglądać lepiej, ale
też wydaje mi się, że to po prostu są takie czasy i wszyscy chcemy wyglądać jak najpiękniejsze dziewczyny z Instagrama, a to jest bardzo ciężkie i trudne. Natomiast ja, ponieważ bardzo dużo pracuję, to nie mam czasu na aktywność fizyczną i chciałabym powiedzieć, że trzymam się jakiejś super diety, ale prawda jest taka, że to mi się raczej nie udaje. Problem jest w tym, że ja po prostu kocham jeść i kocham słodycze. To jest coś, co mnie na pewno gubi. I problem mam taki, że nawet jak zamówię jakąś dietę i na przykład chcę zrzucić kilogramy i zamówię sobie mało kalorii, to niestety podjadam obok. Więc nie mogę Wam zdradzić moich patentów na trzymanie dobrej figury, bo ich nie mam. Jakbym miała, to bym się z Wami podzieliła. Ale, czekajcie, jeszcze Wam muszę coś powiedzieć, ale jestem pod ogromnym wrażeniem tego, na jak dobrym poziomie są niektóre cateringi w Polsce, te takie diety pudełkowe, jak się zamawia. Naprawdę świetne, niektóre są bardzo smaczne. Jak Pani reaguje na nieprzyjemne komentarze dotyczące Pani osoby lub tego, czym się Pani zajmuje? Słuchajcie. Nieprzychylne komentarze to jest w ogóle pół biedy. Problem to jest hejt. Problem to jest skala hejtu w naszym kraju. Problem to jest to, że ludzie w internecie czują się anonimowo, bezkarnie i gdzieś tam na różnych osobach wyładowują całe swoje frustracje i tak naprawdę niezadowolenie w dużym stopniu ze swojego życia i z jakichś takich niepowodzeń. Jeżeli chodzi o hejt, staram się go absolutnie nie czytać, żeby tego nie przyswajać, bo pomimo tego, że jestem gdzieś tam odporna, to wiadomo, że no, jestem kobietą i jakąś tam mam swoją wrażliwość, więc takie rzeczy bardzo krzywdzące mnie też bolą. Natomiast tak jak mówię, staram się jak najmniej tego czytać, ale też już mam w sobie tę umiejętność, żeby przesiać jakąś krytykę, która w jakiś sposób jest konstruktywna i momentami jak coś zrobię źle, to po prostu pochylić głowę i powiedzieć, dobra, faktycznie to schrzaniłam, może to albo nie miałam intencji, żeby coś zrobić źle, ale może faktycznie wyszło średnio, albo ludzie to średnio odebrali, może to nie był dobry pomysł, może następnym razem będę musiała się 100 razy zastanowić, zanim coś zrobię, ale umiem odsiać tę właśnie w miarę konstruktywną krytykę od hejtu i staram się hejtem absolutnie nie przejmować. Czy nadrobiłaś już bajki? Kurczę, ciągle ten Herkules mi wisi. Zaległy. No, nie nadrobiłam, nie miałam czasu. I Harry'ego Pottera też na razie zero. Zero. Jaki sport uprawiasz? Aktualnie żaden. Ale jeśli chodzi o sporty, które lubię i jak mam czas, to z chęcią chwytam za rakietę do tenisa, czyli tenis. Lubię też bardzo z moim mężem wybrać się na golfa. Jeszcze jakie sporty? Chyba ostatnio. Uwielbiam badmintona, uwielbiam, jest wspaniałe. Jakie jeszcze sporty? Jeśli chodzi o siłownię, to tak średnio. Lubię po prostu jakiś taki sport, który ma sens, w którym masz współzawodnictwo z drugą osobą i w ogóle lubię takie rozgrywki, w których mogę wygrać. Lubię wszystkie te sporty, w których wygrywam. Dziękuję. Masz jakieś zwierzątko, a jeśli nie, to czy planujesz jakieś mieć? Nie mam teraz żadnego zwierzątka. Z mężem się śmiejemy, że pewnie któregoś dnia nasz synek wymusi na nas jakieś zwierzątko. Zobaczymy, co to będzie. Ale jak się mówi, że ludzie dzielą się na tych, którzy kochają psy albo kochają koty, no to ja jestem zdecydowanie po stronie psów. Dlaczego wilk tak wyje w noc księżycową? Oh my god. A ktoś zna odpowiedź na to pytanie? Nie wiem, bo po prostu pieje z zachwytu nad pięknem księżyca? A teraz prędko kończymy, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. Jakby powiedział król Julian. Dziękuję Wam za wszystkie pytania. Nawet te najbardziej absurdalne i mam ochotę na więcej. Do zobaczenia. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten film, koniecznie zostaw łapkę w górę i podziel się swoją opinią w komentarzu. Zerknij na inne polecane materiały i nie zapomnij o subskrypcji i wciśnięciu dzwoneczka. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.